Autorem dzisiejszego wspomnienia jest Stefan Kalina, młodziutki wówczas ochotnik artylerzysta. Wczesnym rankiem dnia 20 sierpnia wsadzamy jeńców na lory wagonów towarowych. Mam tego żołdactwa około 40 pod swoją opieką. Pociąg rusza w kierunku Modlina, dokąd mamy dostarczyć jeńców. Bolszewicy przyglądają się mi z ukosa. W porównaniu z nimi wyglądam jak malowany żołnierz. Mam na sobie nowiutki płaszcz halerowski Poranki sierpniowe były już chłodne, własne piękne buty z cholewami i dziarską minę gołowąsa. Oni natomiast wyglądali jak banda żebraków. Mimo, że byli napastnikami w takim samym stopniu jak żołdacy Suworowa, który zasłynął w naszej historii jako rzeźnik Pragi, było mi ich żal. Na drogę dano nam po pół bochenka chleba z polowej piekarni. Mam przed sobą czterdzieści zgłodniałych istot ludzkich, a w chlebaku pół bochenka. Wyciągam rozkładany nóż harcerski, kraje, małe kromki chleba, aby starczyło dla wszystkich. Bolszewicy patrzą na mnie jak na jakieś bożyszcze, co wywołuje we mnie z jednej strony skrępowanie, a z drugiej strony odrazę. Żeby odwrócić od siebie ich uwagę, daję każdemu z nich po papierosie, których miałem sporo w moim chlebaku. Widać było, z jaką rozkoszą palili moje papierosy. Nieco później dowiedziałem się, że ta sama dzicz azjatycka zabijała naszych jeńców i rannych. Czy podzieliłbym się moim chlebem i papierosami, gdybym o tym potwornym barbarzyństwie wówczas wiedział? Nie wiem, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Wiele lat później czytałem pamiętnik generała Henrys, będącego w 1920 roku członkiem wojskowej misji francuskiej w Warszawie, który w Alejach Jerozolimskich widział maszerującą kolumnę jeńców bolszewickich. A na chodnikach sporo Polek, które rozdawały mleko, chleb i ser naszym śmiertelnym wrogom. Tymi Polkami kierowały te same motywy, jakie kierowały mną, gdy rozdawałem mój chleb. Wspomniany generał podziwia w swoim pamiętniku zupełny brak mściwości u Polaków. Jak to dobrze, że tacy jesteśmy, że na zdziczenie odpowiadamy dobrocią i miłosierdziem. Mówi rozgłośnia Polska Radia Bolna Europa.